Sprawdzam właśnie synchronizację tych naszych zleceń. No i nijak ma się jedna wersja do drugiej. Każda działa oddzielnie. Widać nawet, jak tutaj będą przeskakiwać co te 5 sekund, że każda robi to w innym czasie i jeżeli później uruchomiłem tą drugą wersję, to ona po prostu później zaczęła produkować i każda losuje po swojemu. No i w sumie nie ma się czemu dziwić, ponieważ nic tutaj nie jest synchronizowane. Jedyne co zrobiliśmy, to że tworzenie nowych, czy losowanie nowych zleceń do kuchni jest robione przez serwer. I teraz czas zająć się synchronizacją tego obiektu. Pierwsze co zrobimy, to zamieniamy MonoBehaviour na NetworkBehaviour. I zapiszę ten skrypt, a do mojego obiektu Order Manager dodam NetworkObject. OK. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ tak jak wcześniej chyba w Player Network synchronizowaliśmy pozycje pomiędzy graczami, tak teraz musimy synchronizować tą listę zamówień. Następnie pod tą naszą listą zamówień zrobimy sobie zmienną synchronizującą, czyli listę sieciową, w której będziemy przerzucać tą listę zamówień do wszystkich użytkowników. Serialize field. Może zrobię w nowej linii, żeby się na pewno zmieściło. I będzie to network list. Network list i naszym typem jest order, nazwa zmiennej sync orders, no i OK. I jeszcze jeden błąd nam tu został do naprawy. Po poprawce mamy taką informację, no i tutaj świeci nam się błąd, że żeby użyć w tym network list naszego typu order, to ten order musi być właśnie non-nullable, czyli takim typem, który nie przyjmuje wartości null. To co możemy zrobić, żeby ten order właśnie był takim typem, to zamienić go z klasy na strukturę za pomocą słowa struct i wtedy on staje się typem wartościowym, a nie referencyjnym. Wracam tutaj. Jeszcze zapiszę, może na chwilę wskoczę do Unity, żeby się nam to przekompilowało, ewentualnie wyskoczyły nowe błędy, ale już aktualne. Dalej jesteśmy w Order Manager, 13 linia, ale tutaj niestety ciągle mamy jako błąd. W opisie przeczytamy, że nie tylko sam order, tutaj przejdę F12, musi być tym non-nullable, czyli zamieniliśmy go na struct, ale wszystkie obiekty poniżej zagnieżdżenia, a nawet taki string jest obiektem, który może być nulem. Więc to jest rzecz, którą musimy przerobić i jednocześnie To się zgrywa z tym, co mówiłem już w jednym z wcześniejszych odcinków, że powinniśmy przesyłać jak najmniejszą ilość informacji, jaką się tylko da, więc możemy przerobić trochę ten mechanizm, tak, aby listę obiektów, listę tych przepisów każdy użytkownik miał u siebie, a przesyłane były, synchronizowane tylko numery ID tych przepisów. Czyli tak jak tutaj do recipes dodawaliśmy kolejno przepis pierwszy, drugi, trzeci, a potem z tej listy losujemy tutaj w metodzie create order server LPC, to po wylosowaniu, o tutaj mamy to random indeks, do listy, tej synchronizowalnej listy przepisów dodawalibyśmy tylko indeks, czyli po pierwsze mamy ten non-nullable type, a po drugie dużo mniejszą ilość informacji synchronizujemy po sieci. No i właśnie tym przerabianiem zajmiemy się w kolejnym odcinku. Teraz widzimy, że stworzyliśmy ten system, ale to pisanie gier sieciowych troszeczkę wymusza na nas zmianę myślenia podczas tworzenia tych skryptów. Czyli cały czas musimy mieć na uwadze, że to gdzieś tam będzie musiało być synchronizowane i trzeba oddzielać też to, co jest na każdym użytkowniku od tego, co od tych informacji, które muszą być między nimi wymieniane. No dobrze, mamy to przeanalizowane, wiemy, dlaczego się nie synchronizowało, wiemy, co musimy zrobić, żeby pozbyć się tego błędu, żeby ta wartość mogła być synchronizowana i każdy użytkownik miał tą samą listę zamówień. A zatem chwila przerwy i zaczynamy przerabiać ten nasz Order Manager. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.